Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Zapraszam widzów Telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maria na nasz wieczorny program Rozmowy Niedokończone. Dziś temat: Kościół i przyroda, wolność artystyczna czy działania z premedytacją. Naszym gościem jest pani Teimida Stankiewicz-Podchorecka. Witam panią serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Witam ojca, witam wszystkich państwa. Pani jest krytykiem teatralnym, ale też publicystką naszego dziennika. Była pani tydzień temu dokładnie konferencji Jeszcze Polska nie zginęła wieś, bo przede wszystkim myśleliśmy o tym jako współtworzący te konferencje z ministrem środowiska, panem profesorem Janem Szyszko. I pani na tym właśnie spotkaniu, na tej konferencji miała taki wykład: Kościół i przyroda, wolność artystyczna czy działania z premedytacją. I pani powiedziała tak raz, można powiedzieć, gdybyśmy to jednym zdaniem próbowali, że nie jest to wolność artystyczna, tylko celowe działanie z premedytacją. Dlaczego? I potwierdzam to w tej chwili, że nie jest to wolność artystyczna, lecz działanie z premedytacją, ponieważ już w samym tym słowie wolność artystyczna, samo to zestawienie wolność artystyczna zakłada, że coś jest artystycznego. To wszystko, co oglądam w teatrze, w większości nie jest artystyczne. To jest, zasadza się, większość spektakli zasadza się na jakimś skandalu, na szoku, na prowokacji widza. Natomiast element artystyczny nie jest, moim zdaniem, nie jest brany pod uwagę. To jest jedna rzecz. Poza tym wolność artystyczna nie jest wolnością totalną. Wolność artystyczna kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność innego człowieka. Jeśli ja na scenie oglądam spektakl, w którym jestem obrażana, w którym jestem gnębiona dosłownie, dlatego że gnębione są, że niszczone są moje wartości, w których ja zostałam wychowana, wartości, które ja wyznaję, na przykład jest ośmieszanie krzyża, czy ośmieszanie elementów symboliki religijnej, czy ośmieszanie obrazów z Matką Bożą, czy na przykład takie uderzanie w wartości narodowe, taka dyskryminacja Polaka, katolika, no to ja to odbieram jako zamach na mnie. To jest moja wolność, czyli moja wolność jest mi tutaj odbierana w tej przestrzeni teatralnej, prawda? Ja siedzę na widowni, aktorzy są na scenie, grany jest spektakl, między nami zachodzi interakcja, między sceną a widownią. I ja w ramach tej interakcji jestem poniżana, jestem obrażana, niszczone są moje wartości, więc to nie jest wolność artystyczna. Artysta nie ma prawa do takiego działania, więc twierdzę, że to jest działanie z premedytacją, czyli on specjalnie, ten spektakl nie jest przypadkiem, więc jest to specjalnie wykonywane, specjalnie robione. Pytanie tylko jest takie, dlaczego? Dlaczego? W jakim celu? No bo nawet myśląc o Kościele i przyrodzie, patrząc nawet na historię naszego narodu, zawsze to było spójne, bo nawet pory roku, pięknie to, prawda, gdybyśmy chłopów czytali. Ja krótko przed naszą rozmową tutaj w studiu rozmawiałem z ojcem Januszem i też mówiliśmy właśnie ze sobą, że tamte pory roku jak pięknie się rozkładają, że Kościół też pokazuje ten rytm, okres Adwentu, Bożego Narodzenia, czas zwykły, później czas Wielkiego Postu, czas Wielkanocny, który teraz przeżywamy. To pięknie koreluje ze sobą, pięknie współbrzmi, a naraz dzieje się tak, jakbyśmy byli największymi wrogami, taką wrogość, jakby ten Kościół, no, trzeba odrąbać i to sprawa prywatna, prawda? Tak, i żadnego tak. wpływu na sposób myślenia. A przecież kiedyś większość ludzi nawet związana była z ziemią. To dziś rolnik czy małorolny, czy jego byśmy najchętniej przesunęli, by go w ogóle widać nie było, bo to taka wstydliwa praca. Ojcze, to jeszcze tutaj jeszcze jedna jest rzecz. Otóż chodzi o to, żeby te wartości, w których wzrastaliśmy, czyli związane z naszą tradycją, bo Kościół jest jednocześnie opoką narodowej naszej tradycji. My mamy wielkie dziedzictwo narodowe, mamy z czego korzystać, prawda, i w literaturze, w ogóle jeśli chodzi o dziedzinę kulturową.
I Kościół przechowuje te wszystkie wartości narodowe i kulturowe, no i religijne oczywiście, to wszystko tam jest. Czyli my mamy, Kościół jest jak gdyby taką opoką, taką bazą, do której zawsze możemy się odnieść. I Kościół też dba o naszą duchowość, o nasz rozwój duchowy. Natomiast w spektaklach, które oglądamy, jeśli pojawia się postać bohatera, to nigdy ta postać bohatera nie jest pozytywnie potraktowana, jeśli on jest katolikiem, jeśli on jest osobą wierzącą, jeśli on respektuje wartości narodowe. Jeśli jest to taki patriota, który jednak podkreśla swoją polskość, jest dumny z tej polskości, to po pierwsze, takich bohaterów prawie wcale nie ma. A jeśli się taki bohater pojawia, to nie jest wyłącznie w ujęciu negatywnym pokazany. Tak samo jak rodzina. Rodzina jest bardzo pielęgnowana przez Kościół, prawda? Mówię o normalnej rodzinie. Kobieta, mężczyzna, małżeństwo i dzieci. Tata, mama, dzieci. To w teatr odnosi się do tego, ja nie mówię tutaj o całym teatrze, bo są wyjątki chlubne, ale to są zaledwie śladowe wyjątki. Natomiast większość, jeśli jest rodzina pokazana, to w większości tych spektakli ta rodzina jest zdeprecjonowana, pokazana jako element czegoś bardzo toksycznego, że ta rodzina jest już jak gdyby przeżytkiem, że ona nie ma szans na to, żeby być rozwojowa w sensie takim twórczym. Że to jest, że dlatego, że związek kobiety z mężczyzną, tak tłumaczą te środowiska lewicowo-liberalne, które są przyczyną tego wszystkiego, o czym będziemy tutaj dzisiaj mówić, tłumaczą, że małżeństwo kobiety i mężczyzny jako związek nie może być trwały, dlatego że tam zachodzą pewne zawłaszczenia. Że albo mężczyzna zawłaszcza kobiety, albo kobieta zawłaszcza mężczyznę. Że to nie ma tam takiego równego podziału. Natomiast w związkach, jak twierdzą właśnie, zwłaszcza środowiska LGBT i różne związki takie jednopłciowe, twierdzą, że w tych środowiskach, w tych związkach, tak jak oni to nazywają, w związkach jednopłciowych, takiego zawłaszczenia nie ma. I że tam są bardziej takie elementy, które się ze sobą harmonizują. No i jest tak wymyślona ta pseudofilozofia, że po prostu aż trudno uwierzyć, że ktoś coś tak bzdurnego mógł wymyśleć, ale oni tym to tłumaczą. W każdym razie tłumaczą, że rodzina w takim tradycyjnym modelu nie ma szans na istnienie i w związku z tym nie powinna istnieć. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że współczesna rodzina, jeśli chodzi o naszą tutaj Europę, cywilizację europejską, że rodzina jest w kryzysie. Tylko trzeba zapytać, z jakiego powodu ten kryzys zaistniał. Kryzys zaistniał z powodu takiego, z jakiego to powodu wiele innych przestrzeni naszego życia cierpi w tej chwili. Mianowicie chodzi o to, że Europa odcina się od swoich korzeni, a korzenie wiadomo jakie są. Korzenie są zbudowane na dekalogu, czyli korzenie są wyprowadzone z dekalogu. Jest to cywilizacja oparta na chrześcijaństwie. I dzisiaj trwa walka o to, żeby to chrześcijaństwo całkowicie wyrugować, prawda? Z naszego myślenia, z naszej literatury, z kultury szeroko pojętej. I ta walka jest bardzo silna. Są pewne środowiska, które łożą na to pieniądze, żeby dokonać takiej równości, czyli hasło znane, społeczeństwa otwarte. Czyli społeczeństwa bez narodowości, bez tożsamości, bez własnej religii. Takie społeczeństwa otwarte, to ja tak widzę na przykład, otwieramy sobie Europę i wchodzą, powiedzmy tak jak teraz wchodzą do nas islamiści, jak niektórzy mówią, nachodźcy, prawda? Że wchodzą, więc są to społeczeństwa otwarte. No ale widzimy, do czego to doprowadza. To nie może być sztuczny twór, bo to się robi robi się sztuczny kształt jak gdyby współczesnej cywilizacji, sztucznie otworzony. To też otworzony, nie jest tak, że ja jestem przeciwny, prawda, drugiemu, tylko no, też myślimy o tej tożsamości, czy my, z czym jest jesteśmy niezbędne. Właśnie... Ojcze, tożsamość jest niezbędna. Mamy tożsamość narodową, mamy tożsamość religijną, mamy tożsamość kulturową. To są nasze skarby.
My się na tym opieramy, my się z tym identyfikujemy, wiemy, kim jesteśmy. Kiedy człowieka pozbawi się jego tożsamości, właśnie zarówno religijnej, zarówno narodowej, zarówno płciowej, bo przecież tutaj jeszcze chodzi o tożsamość płciową, w tym zawirowaniu genderowym jest tożsamość płciowa jest niwelowana, prawda? Jest, gdy dziś mówimy o tej wolności artystycznej, no to podnosi się też, podnoszą się różne głosy o tym, że jej nie ma. Pani mówi też o tym, że no, są jakieś granice, bo wolność to też dar wielki Boga dla człowieka. Generalnie to, wolność człowieka, tak. Tylko teraz, czy w tej mojej, w tym moim wyrażaniu się, tak, wolność artystyczna, można powiedzieć, jest takim może największym objawianiem się człowieka, ale to świat wartości, świat, tak nam się też zawsze wydawał, piękna, czegoś, co nas podnosi, co nawet wskazuje, kim jest tak naprawdę człowiek. Czy tu się gdzieś nie zatracamy? Czy ludzie sobie nie na zbyt dużo próbują pozwolić? Mówiąc o wolności, jak mielibyśmy to zrozumieć? No bo nie uda się może karbów takich założyć każdemu. Nie, bo to nie o to chodzi, ojcze. Nie chodzi o to, żeby zakładać jakiekolwiek wędzidła człowiekowi, czy artyście, czy twórcy. Ważne jest to, żeby człowiek był świadom, kim jest. Więc jeśli będzie świadomy, kim jest, żeby miał własne poczucie wartości jako człowiek, jako człowiek, który ma godność ludzką, prawda, godność osobową, że jest dzieckiem Bożym, że całe to nasze bytowanie, całe to nasze stworzenie, ożywione, nieożywione, wszystko jest dziełem Bożym. A jakby ktoś tak nie patrzył, że to... Bo może oczywiście ktoś być niewierzącym, prawda, ale wszystko jedno, ale nawet jak jest niewierzący, to jako człowiek chyba zdaje sobie sprawę z tego, że jest coś takiego jak godność ludzka, prawda? Może nie wierzyć w duszę ponad, prawda, wieczną, tak, ponad tak nieśmiertelną, ale jako człowiek nosi w sobie godność ludzką. To zostało mu dane, czy on chce, czy on nie chce. On po prostu, jako stworzenie boskie, on to ma. Nawet kiedy on tego nie uświadamia sobie, albo nie chce tego przyjąć ze względów religijnych, czy antyreligijnych, to on to i tak ma. Więc ta godność ludzka jest szalenie ważna. Jeśli się ten godności człowieka pozbywa, a dzisiaj coś takiego funkcjonuje, to w różnych przestrzeniach naszego życia, bo się uprzedmiotawia człowieka i to jest problem właśnie, to jeśli się tego pozbywa, jeśli się odbiera człowiekowi jego podmiotowość, odbiera mu się także jego przestrzeń duchową, nie daje mu się możliwości rozwoju duchowego, to ten człowiek ubożeje, on zaczyna się zatracać. Mamy dzisiaj wiele zatraceń takich, pogubionych ludzi. Zatraca się, bo on tak do końca nie wie, kim jest. Tu mówią mu, że ze względów takich kulturowych płeć nie ma podziału ostrego na płeć damską i męską, kulturowo, prawda? No, genderyzm. A z drugiej strony on czuje bardzo się tożsamy w swojej płci. Z innej strony odbiera mu się tożsamość, twierdząc, że on jest sobie sam Bogiem, bo prawda, bo wolność ta taka pojmowana w środowiskach lewicowo-liberalnych, mówi się, że niepotrzebna jest nam żadne prawo natury, żadna moralność, prawda, od góry nam nadana. Człowiek jest sam sobie Bogiem, sam o sobie decyduje. Więc to są te tak zwane ateistyczne ruchy, które wypracowały tak zwaną pseudofilozofię i posługują się tą filozofią także, pseudofilozofią, posługują się także w sztuce. Bo najbardziej wyrazistym przykładem tego, jak się dzisiaj człowieka traktuje, jest właśnie sztuka, kultura, a w niej teatr. Bo teatr jest jak gdyby takim miejscem syntezy wszystkich innych sztuk. Scenografia, to jest plastyka przecież, prawda? Świat plastyki. Muzyka, ruch, czyli choreografia, literatura. No, wszystkie te elementy się skupiają na scenie. I teraz, żeby one mogły harmonijnie zaistnieć, potrzebny jest reżyser, który rozumie, że bierze do ręki, powiedzmy, jakieś arcydzieło klasyczne, no koniecznie klasyczne, ale załóżmy, że klasyczne. I on to dzieło realizuje, ale on rozumie, co on chce powiedzieć, że on realizuje intencję autorską, bo autor po coś to napisał, chciał nam coś powiedzieć. Tymczasem ja przychodzę do teatru i co ja widzę z tego arcydzieła?
ja widzę biegających aktorów, jeśli nie nago, to w jakichś powyciąganych pod koszulkach, nie pierwszej czystości, w jakichś trampkach albo adidasach znoszonych, albo w jakiejś tam bieliźnie, biegających po scenie, bez sensu zupełnie, coś bełkoczących, bo dykcja już przestała odgrywać rolę. Niektórzy reżyserzy wręcz uważają, że stosowanie takiej dykcji prawdziwej, takiej warsztatowej, teatralnej jest niedopuszczalne dzisiaj w teatrze, bo spektakl nie osiągnie wtedy swojej tajemnicy. No cóż to za tajemnica, kiedy jakiś aktor bełkocze coś, czego ja nie słyszę, nie rozumiem i nie wiem, o co mu chodzi. To jest żadna tajemnica, to jest po prostu brak umiejętności. Tylko pani też wspomniała o tych arcydziełach. Nie zawsze jest to arcydzieło, z którym reżyser idzie na deski. No tak, bo są jeszcze tak zwani, w teatrach dzisiaj są tak zwani dramaturdzy. To jest taka specjalna funkcja. Ja uważam, że to jest nieszczęście dla teatru. Jest taka funkcja właśnie specjalna, która nazywa się dramaturg i ten dramaturg często dopisuje swoje myśli do tekstu, to znaczy przerabia to, bo jeszcze trzeba powiedzieć, że jest ogromna moda. Ja mam nadzieję, że ona kiedyś się skończy na tak zwany postdramat. Postdramat. Dzisiaj mówimy postdramat, postmodernizm, postprawda, prawda, bo już żyjemy w epoce postprawdy. Nie ma takiej prawdy według tych środowisk, o których wspominałam, tych tworzących tak zwaną nową filozofię, że nie ma prawdy takiej prawdziwej, takiej prawdy obiektywnej, tylko jest postprawda. Żyjemy w świecie postprawdy, czyli relatywizm zakłada, że z punktu widzenia ojca rzecz, którą widzimy, oglądamy, jest prawdą, ale z mojego punktu widzenia to nie jest prawda. Czyli to jest dość relatywne, prawda? Granica jest płynna. Nie ma czegoś takiego. Albo jest prawda, albo nie ma. Jeszcze wracając do wartości, o których ojciec wspomniał. Piękno, dobro, prawda. Te trzy wartości to są Boże wartości. To jest świat jasności. To jest świat światła właśnie. To są piękne rzeczy, które niosą, mają nieść i niosły przez wiele wieków literaturę, sztukę, teatr. Dzisiaj... Mamy nowe czasy i może właśnie ci dramaturdzy czy reżyserzy próbują spojrzeć na wiele rzeczy w nowy sposób. No właśnie ten nowy sposób ojca to jest nowy sposób ojcze, to jest niszczący sposób. Ja bym chciał coś bronić, tylko chciałbym... Rozumiem, ale... Też ale zrozumieć. Tak, ale ja się od razu denerwuję, kiedy albo słyszę... Albo z drugiej strony ktoś tak. Wystawia taką sztukę, no... Że no, wstyd, gdy myślimy, że no, jesteśmy ludźmi. Ty stoisz na scenie i proponujesz mi coś takiego jako tak. Widzowi. Ja tak. Za to płacę pieniądze i, tak. No, i mam powiedzieć, że dobrze zainwestowałem i rzeczywiście to jest dla mnie budujące. Nie, bo też pytanie, czemu ma służyć to, co się dzieje w teatrach. Myślę wszystkim o naszych teatrach, bo to nasze podwórko. Ojcze, po pierwsze, chodzi o to, że ja muszę jeszcze tutaj dodać takie słowo dekonstruktywizm. Dekonstruktywizm to jest coś takiego, co się mieści w postdramacie jako gatunku. Czyli nie ma już tak zwany szanujący się reżyser, nie zrealizuje przedstawienia, które będzie jakąś opowieścią o czymś, bo on uważa, że wtedy to byłoby szalenie naiwne, banalne i nie mieściłby się w tym trendzie tak zwanej nowoczesności. Więc on nowocześnie robi, a więc dekonstruuje dany tekst, prawda, który jest napisany jako sztuka teatralna, ale on musi dokonać tam poprzewracania tego wszystkiego, musi być dekonstrukcja. Nie może to być opowieść na, powiedzmy, że podejmuje temat i nie może to być opowieść o czymś takim konsekwentnie przeprowadzona, czyli z założoną tezą, z wyprowadzoną tezą, prawda, z logicznym jakimś takim wyjaśnianiem i scenami, które następują po sobie, które są logicznie umotywowane. Nie. To musi być tak zrobione, żeby nikt niczego nie zrozumiał, czyli strzępy tekstu, dialogi urywane, niedopowiedziane, bieganina na scenie i to wszystko po prostu burzy taką harmonię, którą nam się wydaje, że teatr powinien nieść. Dzisiaj nie niesie, w większości nie niesie, bo jeszcze czasem można spotkać takie spektakle, które są po prostu naprawdę piękne. Ale wracam do tych trzech wartości. Dobro, prawda i piękno. Otóż te wartości zostały dzisiaj zastąpione trzema innymi elementami. Mianowicie zamiast dobra jest zło. Zamiast piękna jest brzydota. Jest nawet takie określenie, które zyskało miano naukowego. Mianowicie nazywa się estetyka brzydoty. To funkcjonuje jako termin, no, chyba już naukowy.
A więc jeszcze raz powtarzam, zamiast dobra jest zło. Nie ma dzisiaj, artyści nie proponują nam dzisiaj żadnego pozytywnego programu. Ja takiego przynajmniej nie znajduję w większości przedstawień. Wszystko jest na negacji oparte. Dominacja jakiegoś nihilizmu takiego, takiego wręcz ateistycznego. No nihilizm jest ateistyczny. Poza tym piękno jest zastąpione brzydotą, a prawda fałszem. Jest to, jak powiedziałam wcześniej, jest takie słowo postprawda, czyli to jest takie ubezpieczenie się na wszelki wypadek, prawda, że powiem prawdę, ale ta prawda może być różnie rozumiana. Znaczy w moim odczuciu jest to prawda, ale w odczuciu ojca to może wcale nie być prawda, ale to nie ma znaczenia, ponieważ granica jest bardzo płynna, czyli funkcjonuje ten okropny, nieszczęśliwy dyktat relatywizmu, który jest zresztą częścią, który jest elementem, powiedziałabym, globalizmu. To też nieszczęście, przecież ten globalizm. To pani, prawda, obserwuje od jakiego czasu? Więc ojcze. Taka zmiana. Niektórzy mówią, że ten rocznik 68 wiele narzuca tych, którzy wtedy, dajmy na to, byli już na uniwersytetach, już zaczęli coś znaczyć, że od tego roku 68 w świat poszło jak gdyby nowe widzenie, bo czy nowe układanie. Tak, rewolucja kulturowa. Ale ojcze, generalnie to się dawno temu zaczęło. Na tej konferencji, o której ojciec był uprzejmy wspomnieć tydzień temu, wspaniały, genialny referat, wykład wygłosił ksiądz profesor Tadeusz Gus, gdzie pokazał pierwociny tych zawirowań właśnie, tych pseudofilozoficznych nurtów niszczących. Pokazał, jak to wyglądało dawniej. No, bardzo silny wpływ wywarło oświecenie, ta cała francuska grupa encyklopedystów, prawda, tam Diderot, Voltaire i inni, gdzie racjonalizm zdominował wszystko inne w człowieku, czyli a wiadomo, że człowiek jest pewną taką triadą. Człowieka trzeba postrzegać jako integralnie, jako osobę duchową, intelektualno-cielesną, prawda? Te trzy elementy, człowiek jest integralnie złożony. I to jest integralność, której nie można rozdzielić. To jest spojone ze sobą. Ale tutaj, dzisiaj w sztuce, to się rozdziela. Jak powiadam, teatr wygnał już jakiś czas temu ze swojej sceny ducha. W to miejsce wygnał, tym samym wygnał sakrum, ale wygnał ducha. Pamiętam, nie wiem ile to mogło być lat temu, nie wiem, z 15 lat temu, może więcej, kiedy Gustaw Holubek, pewnie więcej nawet, kiedy Gustaw Holubek powiedział w jakimś wywiadzie w telewizji, że teatr upadnie, bo teatr wygnał ducha. I my obserwujemy, jak ten teatr upada, bo ja uważam, że dzisiaj teatr jest w katastrofalnym upadku. Teatr tak moralnie upadł, tak intelektualnie upadł i tak artystycznie upadł, jak chyba nigdy dotąd. Ale może być tak, że z jednej strony artyści są do czegoś zmuszani, a my jako widzowie jeszcze bardziej? Ja uważam, to jest taka moja... Kto rozdaje karty, można powiedzieć. Właśnie, to jest istotne. Takiej sytuacji. Tak jest. Kto trzyma klucz do tego wszystkiego. No bo jeżeli na przykład środowisko artystyczne tak wypowiada wojnę, ja nie chcę mówić, że oni nie wiedzą, co robią, tak, tylko czy w dobrej sprawie się biją. Ojcze, dramatem uważam współczesnego teatru, współczesnych artystów jest to, że dali się zaangażować jako narzędzie takie ideologiczne, że środowiska, różne środowiska polityczne, partyjne, a głównie właśnie wszystkie takie wymiarze, wszystkie o takim nastawieniu lewicowo-liberalnym, wpływają na teatr. Teatr stał się ideologiczny. I ja obserwuję pewne zachowania artystów, którzy wychodzą i dają swoją twarz kodowi, temu ruchowi, który jest, prawda, który się pojawia, i dają swoją twarz, zabierają głos podczas tych marszy, podczas tych manifestacji, mówią rzeczy, które są zupełnie niedorzeczne, i tak myślę sobie, i to są znani aktorzy, znane twarze. Więc powiedziałabym tak, że teatr, że wielu artystów i w ogóle generalnie teatr, poza wyjątkami, jak mówię, tutaj się ubezpieczam, bo nie wszyscy są tacy, stał się ruchem politycznym. Został po pierwsze silnie zideologizowany
i nie w przekazie ze sceny nie jest najważniejsze to, co on mówi, tylko z jakiego światopoglądu on to wypowiada. Poza tym dmie jak gdyby w jedną tubę. Ostatnio, ponieważ jest taka szalona nagonka na pana ministra Jana Szyszkę i pana profesora Szyszkę w związku z Puszczą Białowieską, prawda, z polowaniami, z przyrodą, z drzewami i tak dalej, to ja raz po raz widzę podczas prezentowania spektakli teatralnych, widzę a to człowieka, który występuje jako drzewo, a to mówienie o tym, że tam gdzieś drzewa wycinają, a to o Puszczy Białowieskiej, a to jakimś zwierzątku, które gdzieś tam ucierpiało. A generalnie rzecz biorąc, cała ta nagonka, jak wiadomo, wcale nie jest w obronie tej wiewiórki, czy jakiegoś tam zwierzątka, jakiejś żaby czy krzaczka, tylko jest to walka, którą prowadzą tak zwane środowiska, mówię tak zwane, bo to są pseudoekolodzy dla mnie, pseudoekolodzy, którzy zostali wynajęci, uważam, że to jest organizacja do wynajęcia za pieniądze, że prowadzą taką działalność na zamówienie. Wykonują czyjeś zamówienie, wykonują zamówienie ideologów, którzy reprezentują środowiska lewicowo-liberalne. I cała ta sprawa, to tutaj trzeba łączyć pewne rzeczy. To, że my oglądamy na scenie uprzedmiotowionego człowieka, któremu się odbiera duszę, prawda, i okraja się go tylko do kawałka mięsa. To, że człowieka się uzwierzęca, traktując człowieka na równi z innymi gatunkami. Ekolodzy twierdzą, że prawda, my jesteśmy równi z innymi gatunkami. To, że na przykład oglądamy taki film Agnieszki Holland pod tytułem Pokot, gdzie człowiek jest usytuowany niżej zwierzęcia. W tym łańcuchu, tak można powiedzieć, oglądając ten film, usytuowany w tym łańcuchu pokarmowym niżej zwierzęcia. Gdzie na przykład morduje się ludzi i to jest usprawiedliwione w filmie. I narracja jest tak poprowadzona, że widzowie, którzy siedzą na sali filmowej, akceptują, to znaczy uważają, że tak trzeba, że to jest sprawiedliwe, że zabija się ludzi, to znaczy myśliwych, natomiast zwierząt nie wolno zabijać, natomiast wolno zabijać człowieka. Ja odbieram ten film, to uważam, że to jest w ogóle perfidny film, no, tak działa na emocje widzów, tak prowadzi te racje postaci, tak narracja jest prowadzona, że zupełnie omamia widza, że to jest właśnie taka manipulacja widzem. Uważam, że Agnieszka Holland zrobiła naprawdę, wierzę w to, że zrobiła ten film na zamówienie pseudoekologów. I to, że ten film został nagrodzony w Berlinie, to też o czymś świadczy. Czyli świadczy o zagubieniu, o tym, jak bardzo te środowiska, które dzisiaj decydują o naszym, o kształcie naszej kultury, o sztuce, o tym, jakie wartości mają być respektowane, a jakie nie. Że człowieka można zabić, można mu zastosować eutanazję czy aborcję, nawet wbrew jego woli, prawda? A zwierzęcia nie. Na przykład parę lat temu przeczytałam gdzieś i mówił także o tym też profesor Ryba na antenie Radia Maryja, pamiętam to, że w Holandii rozważano taką sytuację, czy nie nadać praw osobowych małpom. Więc gdyby tym małpom nadano te prawa osobowe, to ja sobie wyobrażam, że takiej małpy nie można byłoby tknąć, natomiast człowieka można zabijać. Więc takie odwrócenie proporcji to jest w ogóle bardzo niebezpieczne, to jest chore, to jest jakaś aberracja. I jeśli ludzie sobie tego wszystkiego nie uświadomią, nie zaczną patrzeć na sztukę, na kulturę generalnie, bo to w całej kulturze się dzieje, we wszystkich formach, kino, literatura, sztuki wizualne, teatr, teatrze to najbardziej widać, bo to jest na żywo, bezpośrednio człowiek z człowiekiem się spotyka. Tylko możemy powiedzieć, że my w jakiś sposób jesteśmy uzależnieni, tak? Bo jest jakaś tam drabina, ktoś decyduje o tym. Ktoś decyduje, ktoś, kto ma pieniądze też. Ojcze. No właśnie, i teraz czy my jesteśmy zdani na to, co rzeczywiście w teatrze jest, takim czy innym, tak czy inaczej nazwanym? Ja widzę taką drogę. Nie tylko w stosunku do teatru, ale w ogóle do kultury. Po pierwsze, tylko że to jest daleka droga, ale uważam, że to jest najważniejsze. Musimy stworzyć elitę.
bo ta elita, która jest ta samozwańcza elita, to jest sztucznie wykreowany twór, sztucznie wykreowany twór. Natomiast musimy stworzyć prawdziwą elitę ludzi, którzy swoją twórczość oprą na wartościach, gdzie budować będą na tym, co jest wartością podstawową. Dopiero wszystko inne będą nad tym budować, na tym właśnie. To będzie fundament. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, i ta sytuacja, która już, a tego dzisiaj nie zrobimy, dlatego są potrzebne lata. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej ma wszelkie szanse, cudownie, i tak właśnie w tym kierunku idzie. Tworzy nam właśnie ludzi takich, którzy będą zasilać nasze społeczeństwo, będą za jakiś czas sprawować pewne urzędy, prawda, będą tworzyć coś, a uczą się tutaj właśnie od podstaw pewnych rzeczy. I liczę bardzo na to, ale takich szkół nam więcej potrzeba. Potrzeba nam takiej edukacji na różnych naszych poziomach. Taki pan, który nazywa się Soros, wiemy kto to jest, węgierski Żyd, który zrobił nieprawdopodobną wręcz karierę finansową, więc zakłada uniwersytety, prawda? To znaczy jego fundacja zakłada uniwersytety. I na tych uniwersytetach dobierani są odpowiedni ludzie, pedagodzy, profesorowie, którzy kształcą w takim duchu właśnie lewicowo-liberalnym młodzież. Młodzież wychodzi stamtąd już w pełni ukształtowana formacyjnie. I oni idą już jak zaprogramowani. I to jest właśnie, to jest ten mechanizm działania. Ja nie twierdzę, że my mamy tak robić, bo ja to potępiam, ale pokazuję, jak to działa. Więc musimy wykształcić ludzi, którzy będą myśleć tak, jak trzeba, czyli prawidłowo, nie dewiacyjnie. Druga rzecz jest taka, że jeśli publiczność przychodzi do teatru, żeby obejrzeć przedstawienie i widzi, że jest atakowana z tej sceny poprzez właśnie antywartości, poprzez obrażanie tego, co dla tych ludzi jest najważniejsze, to powinna pójść do kasy natychmiast po tym przedstawieniu. Być może nie otrzyma zwrotu pieniędzy za bilet. Niemniej jednak powinno się pisać do dyrektora, skargi, roszczeniowo występować, roszczeniowo. Jak mówię, efekt tego może być mizerny w sensie zwrotu za bilet, prawda? Ale chodzi o to, żeby te ataki były. Ale z drugiej strony mam wątpliwość, dlatego że dzisiejsze widownie wypełniają głównie ludzie młodzi. Publiczność w wieku średnim i starszym, właściwie poza wyjątkami, opuściła już teatr, bo nie znajduje tam nic dla siebie. Bo to jest taka publiczność, która pamięta jeszcze prawdziwy teatr. Czy mamy rozumieć, że tym młodym ludziom to odpowiada? Nie. Chodzi o to, że ta młoda publiczność została już tak wyedukowana poprzez tak zwany nowy teatr, bo to lata przecież się już ciągnie, tylko rozwija się coraz bardziej niszcząco. Ta publiczność została już wyedukowana i ta młoda publiczność nie zna innego teatru. Ta publiczność jest tak formowana specjalnie w tym kierunku. To teatr bierze za tę młodzież, za tę młodą publiczność ogromną odpowiedzialność. Ale jak widać, nie ma to dla ludzi teatru większego znaczenia. A kto właśnie decyduje o tym? Bo nieraz ktoś, jest protest. Tak. Prawda? Bo protestują ludzie, bo wystawa, bo wystawiane jest jakaś sztuka. Na przykład klątwa. No i czy możemy tak odebrać, że dyrektor teatru nie wie, co jest grane? Nie, to jest niemożliwe. Ojcze, to jest niemożliwe. No i jeszcze jedno, kto za to odpowiada? Bo pani, jak się zmienił rząd, został wybrany nowy rząd w 2015 roku, na jesieni napisała w naszym dzienniku właśnie, czego oczekuje pani od rządu. Czyli zakłada pani, jeżeli chodzi o teatr, zakłada pani, że jest możliwa zmiana. Tu właśnie pytam o te odpowiedzialności. Kto za co odpowiada, za te propozycje? Poza tym też idą pieniądze państwowe, bardzo często z budżetu państwa. I teraz czy my jako obywatele, którzy jesteśmy opodatkowani, jesteśmy zdani na to, co tak naprawdę się dzieje, a nie wiem, właściwy minister, czy rząd, czy dyrektor wzrusza ramionami, no tak jest, jak jest. Nie, więc to jest tak, ojcze. Oczywiście Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego łoży na te teatry, które należą do teatrów tak zwanych państwowych. Natomiast są jeszcze teatry miejskie, na które łoży miasto. Ale jedna pula pieniędzy i druga pula pieniędzy to są wszystko nasze pieniądze. Przecież to są z podatków naszych. To jest jedna rzecz. Ale natomiast jeśli chodzi o przedstawienia
Odpowiada dyrektor. To jest niemożliwe, żeby dyrektor nie wiedział, co się dzieje u niego na scenie. Kto reżyseruje i co reżyseruje i jak reżyseruje i jaki to ma wydźwięk. Zanim dyrektor nie obejrzy na próbie generalnej, a nawet wcześniej jeszcze przedstawienia, to nie wstawi do repertuaru, bo przecież to jest jego, to jest odpowiedzialność. Nie można się tym tłumaczyć. Nie ma mowy. Ja nie uwierzę, że dyrektor może czegoś nie wiedzieć. Teraz niedawno była taka obrzydliwa wystawa w Istebnej, gdzie obrazoburcza też, bluźniercza, wykorzystywany był krzyż w niecnych celach, symbolika piety, prawda? No wiemy, to chodziło o karykatury polityków, ale w zestawieniu właśnie z symboliką religijną. Coś okropnego, zatytułowany Golgota i tak dalej, i tak dalej. Więc dyrektor tej galerii, wiem, że zdjął tę wystawę. I że gdzieś podobno się tłumaczył, że on nie wiedział, że pan Jakubczak taką wystawę... Nie mam rozumieć, że dyrektor trochę robił oczy, tak? No jak to, dyrektor nie wiedział? Przecież to jest u niego w galerii. On musiał potwierdzić, że on to przyjmuje. Przecież on na pewno zapłacił temu człowiekowi za temu pseudoartyście, bo jak można nazwać artystem kogoś, kto nie robi rzeczy artystycznych, tylko robi skandale, prawda? I na tym bazuje. No więc nie wierzę w to. Jest odpowiedzialny dyrektor, ale... Jest odpowiedzialny także minister kultury i dziedzictwa narodowego. Nie tylko dlatego, że płaci tym teatrom, które mu podlegają, ale jest odpowiedzialny także w sensie moralnym. Ja, ojciec tutaj wspomniał, że kiedy Prawo i Sprawiedliwość doszło do głosu, że tak powiem, został wybrany i utworzył się rząd, to jednym z pierwszych moich tekstów wówczas był taki tekst, który zatytułowałam Czego oczekuję od nowego rządu? I tam wypunktowałam, czego oczekuję. Na pierwszym miejscu napisałam, że oczekuję natychmiastowych zmian personalnych. Właśnie dlatego, że to dyrektor decyduje o twarzy teatru. To dyrektor dobiera repertuar. Czy jemu ktoś inny proponuje dany repertuar, ale on musi to zatwierdzić. On jest odpowiedzialny za kształt tego teatru, za repertuar. On jest odpowiedzialny za to, kto u niego reżyseruje, i w jakim celu to reżyseruje, jakie jest to przedstawienie. I nie uwierzę w to, że któryś z dyrektorów może się czuć tutaj niewinny w tej materii. Uważam, że winien jest dyrektor. I to dyrektor powinien ponosić konsekwencje. Proszę ojca, proszę zobaczyć. Wymienię kilka miast. W teatrze we Wrocławiu wiadomo, co się dzieje. Współczuję bardzo panu Czarkowi Morawskiemu To jest droga przez mękę, to jest naprawdę, to jest Golgota to, co on tam przeżywa, ale on dzielnie trwa na posterunku. Nie może dochodzić do takich sytuacji, że aktorzy sami sobie wybierają dyrektora, kogo chcą. No przecież to nie oni są organizatorami teatru, to nie oni płacą na ten teatr. No to jest jakaś aberracja. I co tam się dzieje, co tam się działo i co tam się dzieje w tym teatrze? Działo się tak, że przez lata całe pan Mieszkowski, który był dyrektorem tego teatru, a nie miał uprawnień takich choćby formalnych, bo nie miał dyplomu wyższej uczelni. Jak to było możliwe, tego pojąć nie mogę, że przez tyle lat rządził teatrem, nie mając do tego odpowiednich, nie mając studiów ukończonych, nie mając dyplomu. No ale było tak. Ten teatr doprowadził do takiego stanu, że w tym teatrze wystawiało się takie spektakle, które no, nie tylko raziły, ale po prostu zasadzały się na szokowaniu i prowokacji. A zaraz powiem, czego elementami jest szok i prowokacja, ale to za chwilę. Natomiast, no i prawda, nie chciał ustąpić także, bo zamierzał, siedział właściwie przez jakiś czas na tak zwanych dwóch stołkach. W sierpniu kończył mu się, to było w zeszłym roku chyba, jeśli dobrze pamiętam, w sierpniu kończyła mu się kadencja w teatrze jako dyrektora, a był jednocześnie posłem na Sejm. I pamiętam taki obrazek, kiedy pan Petru, czyli szef, prawda, Nowoczesnej, stał obok pana Mieszkowskiego, tamtejsza telewizja wówczas to prezentowała, i kiedy pan Petru bardzo bronił wizji teatralnej pana Mieszkowskiego, a ta wizja teatralna polegała na tym, że to się broniło tego obrzydliwego spektaklu pornograficznego Śmierci dziewczyna, i ja patrzyłam i wprost nie wierzyłam, że to jest możliwe. Ale widziałam to na własne oczy, więc to było. Naprawdę tak było. I ten pan Mieszkowski w końcu, skończyła mu się kadencja, odszedł i pojawił się inny pan, wybrany w konkursie.
I teraz trwa tam walka, żeby tego pana Czarka Morawskiego wyrzucić stamtąd. Ale jak przyszedł pan Morawski, skończyła się pornografia w teatrze. Aktorzy, okazuje się, że część aktorów była bardzo tym, z tego powodu niezadowolona. I część na znak protestu opuściła tamten teatr. Między innymi opuściła ten teatr pani Wyszyńska. Pani Wyszyńska to jest ta pani, ta aktorka, która gra w tej chwili w Teatrze Powszechnym. Więc ci, którzy opuścili teatr we Wrocławiu, trafili do Warszawy. I to zupełnie do teatrów o niebyle jakich, to znaczy jeśli chodzi o afisz teatralny, prawda? Bo to, co się w tych teatrach w tej chwili dzieje... Afiszem, poziom poziomem. Tak jest. Więc ta pani Wyszyńska trafiła właśnie do Teatru Powszechnego, została przyjęta, gra prawie chyba we wszystkich spektaklach. Niedawno właśnie ją widziałam przed przyjazdem tutaj w Chłopach. A wcześniej przecież gra w tej Klątwie Obrzydliwej, ma to ona tę obrzydliwą scenę, taką najgorszą, taką po prostu, że aż trudno byłoby sobie wyobrazić, że coś takiego jest możliwe na scenie. Właśnie tę pornograficzną, takiego seksu oralnego scenę z figurą Jana Pawła II, to ona to gra. I gra z takim oddaniem i z taką ekspresją wewnętrzną, że po prostu trudno uwierzyć, jakby siebie realizowała w tym. Ja to widziałam na własne oczy, będąc w teatrze. Jeżeli mogę, za chwilę może tak? O następnych, bo pani już o nich, tych teatrach myśli, a ja zaproszę naszych widzów i słuchaczy do kontaktu z nami, do rozmowy. Drodzy państwo, czekamy na telefony. Tak słuchaczy Radia Maryja, jak i widzów telewizji Trwam, telefonujemy na numery telewizji. 657 0011, drugi 56 657 0012. Telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. I dla widzów z zagranicy 48 56 657 0013 i 48 56 657 0014. My będziemy jeszcze te numery prawie do końca programu powtarzali. Ale oczywiście czekamy na państwa głosy. Dziś Kościół i przyroda, wolność artystyczna czy działania z premedytacją. Naszym gościem jest pani Temida Stankiewicz-Podchorecka, krytyk teatralny, publicystka naszego dziennika. Mamy Wrocław, tak? Tak, mamy Wrocław. Więc ja chcę pokazać, dlaczego ja napisałam w pierwszym punkcie po przejęciu władzy, po wyborach Prawa i Sprawiedliwości do rządu. Dlaczego ja napisałam, w pierwszym punkcie podałam, że należy przeprowadzić natychmiastowe zmiany personalne w teatrach, myśląc o dyrektorach. Teraz pokazuję drugi teatr. Tak wyglądał teatr we Wrocławiu za pana Mieszkowskiego. Pokazuję drugi teatr, teatr w Bydgoszczy. Ale też biznesmen, bo to jego kolega z partii, to on mówi, że on jest najlepszy. Może nawet na jednym spektaklu nawet nie był, nie wie, co tam jest grane i on mówi, że on jest najlepszy. No, właśnie. I proszę ojca. Nie wstydzą ludzie. Z tym wstydem to różnie bywa. To też jest sprawa relatywna, prawda? Co to jest wstyd? Czy to jest... Nawet mówi, że wstyd to jest kraść i dać się złapać. Skandal, no ale ja tego nie proponuję. Absolutnie. Ojcze, następny teatr. Bierzemy do rozpracowania następny teatr. Otóż teatr w Bydgoszczy. Teatr Bydgoszczy, który prowadzi pan Łysak. Przepraszam, pan Wodziński, pan Paweł Wodziński. Ale zdaje się, że kończy się jego kadencja teraz. Ale musi się skończyć kadencja, nim będzie zmiana? Czy nie. Kadencja trwa, powiedzmy, 5 lat i po tej kadencji jest konkurs i dyrektor może brać udział w tym konkursie, a może nie brać. A taką kadencję można skrócić? A właśnie o tym chcę powiedzieć. Bo pani mówi, że no się spodziewam. No to 2 lata minęło, nie ma nic. A może kadencja tak długo trwa? Dlatego. Ale właśnie o to chodzi. To jest mój zarzut w stosunku do pana ministra, profesora, wicepremiera, pana Glińskiego, pana profesora Glińskiego. Właśnie o to mi chodzi. Chcę naszkicować taki plan, pokazać taką mapę właśnie w Polsce, jak to wygląda. W teatrze w Bydgoszczy, teatr Bydgoszczy i dyrektor tego teatru, pan Wodziński, to jest właśnie ten pan, który zaprosił tego skandalistę, słynnego Chorwata, Oliwiera Firlicza, do jego spektakl, do festiwalu prapremier tak zwanych. I wtedy właśnie nam się odbył ten skandal, tam była ta obrzydliwa scena, kiedy to Chrystus, aktor grający Chrystusa na krzyżu, schodzi z tego krzyża, gwałci muzułmankę, ona wyciąga gdzieś tam, już nie powiem skąd, flagę polską, prawda, wymiętą. No coś obrzydliwego.
I tam zresztą proces, zdaje się, tej chwili toczy się, bo prokuratura tym się zainteresowała, dzięki chyba pani poseł Sobeckiej, Annie Sobeckiej, która zareagowała natychmiast, jeśli to jest ten przykład, bo wiem, że pani Anna Sobecka bardzo reaguje gwałtownie i bardzo dobrze. Tak powinni reagować właśnie posłowie. I to takie mamy tam właśnie przykłady. Poza tym tam są jeszcze inne smaczki, które ten teatr proponuje. Inny teatr, Białystok, gdzie był pokazany spektakl Popiełuszko, gdzie wina właściwie tych morderców księdza Popiełuszki była tak ukazana zabawowo. Zabawowo. Ci mordercy byli pokazani, to nie groźnie, tacy śmieszni, trochę tacy tak prymitywni, tacy prymitywni, takie dwóch pajaców takich, powiedzmy, prawda? No, nie groźnie. To jest to obniżenie winy, jest to ściągnięcie tej winy do komiksu po prostu. Natomiast winą został obciążony prymas Glemp. To on był winny. Środowiska katolickie, środowiska kościelne były w tej inscenizacji, w tym ujęciu winne. Autorką, warto by zapamiętać, że autorką tej sztuki jest pani, jeżeli dobrze pamiętam, pani Sikorska-Miszczuk, tak się chyba nazywa, tak. Inny teatr pokazuje. Jeżeli mogę, wejdziemy z głosem naszego słuchacza czy widza. Tak będziemy prosili pani w słowo. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Szczęść Boże. Ja dzwonię z zapytaniem w takiej sprawie. Proszę nam się przedstawić. Aleksandra Kraków. Dziękuję. Pani wspomniała, że minister mógłby odwołać w trakcie trwania kadencji dyrektora teatru. Czy ja dobrze zrozumiałam? Dlatego, że tak. Ja akurat byłam w takiej grupie, która, że tak powiem, przerwała spektakl wystawiany przez pana Klatę w Krakowie, Droga do Damaszku. A poprzednia był spektakl Potop, który też zbojkotowaliśmy. Niestety tu akurat specjalnego odzewu nie było. Natomiast to Droga do Damaszku, to potem dyrekcja teatru podała, że boi się o aktorów, bo grupa chuliganów grozi i tak dalej. Prześmieszne rzeczy. Ci chuligani mieli tak po 60-70 lat. Więc i myśmy panu Klacie na scenie, przerywając spektakl, powiedzieli, że jest za nasze pieniądze, tu pracuje i on takich rzeczy nie będzie wystawiał. I też czekaliśmy, żeby go czym prędzej z Krakowa, a w ogóle z teatru odwołać. Czy minister był władny odwołać go, czy nie? W trakcie trwania jego kadencji, na którą został wybrany. Dziękuję bardzo pani Aleksandro, pozdrawiamy Kraków. Pozdrawiam panią bardzo serdecznie i dziękuję za to pytanie. Właśnie chciałam przejść do Krakowa w późniejszej fazie rozmowy. Ale bardzo dobrze, że pani właśnie takie pytanie zadała. Jak wiemy teraz, prawda, pan Klata, to już jego ostatnie, że tak powiem, ostatni okres do wakacji, a już w nowym sezonie teatr obejmą nowi dyrektorzy. Pan Klata przegrał konkurs, który był niedawno przeprowadzony, ale tam są różne, nie chcę tutaj się zagłębiać w sprawy konkursowe, natomiast wracając do pana Klaty. Otóż ja pisząc swój felieton, w którym podawałam kolejne punkty, które chciałabym, żeby ministerstwo uwzględniło przy właśnie rozpoczęciu swojego urzędowania, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, to właśnie podkreśliłam te zmiany personalne. Miałam na myśli oczywiście Jana Klatę, który jest wielkim szkodnikiem teatru i nie można powiedzieć, że on był, bo on będzie w dalszym ciągu. Przecież nie wierzę w to, że ten człowiek się zmieni. Tylko, że teraz będzie reżyserował u innych, a dotąd miał możliwość kreowania wizerunku tego teatru według swojego właśnie punktu widzenia. I ten punkt widzenia był dla Polski bardzo szkodliwy. To w ogóle wbrew racji stanu, polskiej racji stanu nawet działał. Tak uważam, bo kultura jest szalenie ważna. O teatrze starym w Krakowie. Przecież najpoważniejszy teatrów. Tak. Stary teatr imienia Heleny Modrzejewskiej w Krakowie jest poza Teatrem Narodowym w Warszawie jedyną placówką dramatyczną
teatrem dramatycznym w Polsce, który ma prawo używać nazwy narodowy. Ja wielokrotnie pisałam o tym, że ja uważam, że temu teatrowi staremu, który ma tak piękną tradycję, ma tak piękną historię, tak piękną kartę w swoich dziełach, tam wielcy, najwięksi aktorzy występowali na tej scenie. Pisałam wielokrotnie, że powinno się temu teatrowi odjąć prawo do używania narodowy, bo to, co się na scenie tego teatru działo, nie wiem, jak dalej się będzie działo, prawda, przychodzi nowa dyrekcja, ale dotąd przynajmniej to, co się tam działo, a zwłaszcza za dyrekcji pana Klaty, to było antynarodowe, to było antypolskie, to działało na rzecz polskości, na rzecz naszych wartości, ośmieszało Polaków. Przecież to, co pani wspomniała, ta trylogia Sienkiewicza, przecież to była... Ja po prostu, ja przez moment zapomniałam o tym, ale przecież to był największy szkodnik w tamtym sezonie na polskich scenach. Ja myślę, że chodziło o to, bo gdzieś się, zdaje się, aktor grający zresztą w tym spektaklu wypowiedział, Jan Peszek, że on się bardzo cieszył, że ten spektakl został zrobiony, zrealizowany, bo nareszcie można powiedzieć, nareszcie ten spektakl udowadnia, że Sienkiewicz był grafomanem. Ten spektakl został rzeczywiście w tym kierunku zrobiony, żeby ośmieszyć Sienkiewicza. Noblistę. No skandal. No skandal, tylko że nic z tego nie wynikało, że twórca tego skandalu, właśnie Jan Klata, nie poniósł żadnych konsekwencji. W tym teatrze, nie chcę już wszystkich spektakli analizować, bo i czasu nie mamy za wiele, ale chcę powiedzieć właśnie, że z tego, co ja wiem, ale to są zakulisowe jakieś wiadomości, które do mnie dochodziły, bo byłam żywo zainteresowana tym, żeby minister kultury i dziedzictwa narodowego zdjął, że tak powiem, z automatu Jana Klatę jako dyrektora. Bo pani pyta, czy można w trakcie sezonu zmienić dyrektora. Jeśli dyrektor działa na szkodę polskiej kultury, to uważam, że można. No, nie wiem, czy jest taka ustawa, która na to pozwala, czy nie pozwala, nie wiem. Natomiast wiem jedno, że ze względów moralnych i naszego bezpieczeństwa kulturowego takie prawo być powinno. Jeśli minister nie miałby takiego prawa, to powinno się to ustalić natychmiast. Jest nowy rząd, ma narzędzia. Mówi opozycja, że to kolejne targnięcie się to już w ogóle zabetonuje. Tak, że wolności nie, tak, wolności że w ogóle nie ma wolności nie będzie, bo ktoś targnie się na dyrektora. Tak. Także ja bardzo pani dziękuję, bo przy okazji właśnie powiedzieliśmy o starym teatrze w Krakowie. Tak. Głos prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Mówi Tadeusz z Wałbrzycha. Prosimy. Ja tak chcę nawiązać do, bo już kiedy poprzednio pani Temida była gościem, to zabrałem głos w odniesieniu do protestu co do Golgoty Piknik, jaki był w Wałbrzychu. A dzisiaj chcę wspomnieć właśnie też na gruncie naszym wałbrzyskim. No jest taka sytuacja, że jakiś czas temu dyrektorem teatru imienia Jerzego Szaniawskiego była moja znajoma osoba wierząca, pani Danuta Kubica. No jednak była to osoba niewygodna, jak się zdaje się okazało, tam w tym środowisku. No i obecnie jest to dyrektorem pani też o imieniu Danuta, ale Marosz. I ta pani jest ze środowiska lewicowego i to, co po prostu właśnie za jej już kadencji była ta kwestia tej Golgoty Piknik, odczytywania tego, próby przynajmniej odczytywania, co zostało skutecznie przez osoby, między innymi mnie, zablokowane. A chcę zwrócić uwagę, że niedawnym czasem pojawił się właśnie w Wałbrzychu taki pewien spektakl o tytule Moby Dick. I dalej to jest coś o upadku demokracji w państwie wielorybów. Plakat reklamujący to ten spektakl, to by można powiedzieć panierowane kotlety rybne. A tytuł w specyficzny sposób pokazany na plakacie, bo od jakiegoś czasu taka technika jest przedstawiania tytułu w formie liter ze sobą łączonych linią. Że litery w różnoraki sposób, tak na różnych poziomach występuje rozmieszczenie tytułu. Przykładowo na trzy poziomy jest podzielony tytuł, ale jest łączenie
każdej litery kreską ze sobą, tak aby pewna ciągłość była. I w pewnym połączeniu do tego Moby Dicka było, przynajmniej dla mnie, wyraźnie widoczne to, że połączenie wskazywało na odwrócenie krzyża. No, antychrześcijański taki po prostu element w tym tytule występujący. I jeżeli by można, ja osobiście nie znam tak bliżej treści, ale już same te po prostu elementy pokazujące to, co powiedziałem, no, uważam, że to było właśnie takie na zamówienie antychrześcijańskie. Jeżeli pani Temida byłaby może w stanie coś więcej powiedzieć, żeby rozszerzyć to, że to w moim przypuszczeniu się rzeczywiście dobrze o tym myślę, że to ten zły kierunek tutaj był nadany, to bardzo proszę. Dziękuję uprzejmie. Dziękujemy bardzo. Pani Tadeuszu, szczęść Boże Panu. Bardzo dziękuję Panu. Spektaklu nie widziałam w Wałbrzychu, natomiast wykorzystywanie elementów religijnych w sposób odwrotny niż im się przynależy to jest stosowane, to już jest nagminne w tej chwili w teatrach. Ja muszę powiedzieć, że szok i prowokacja to są te dwa elementy główne, jak gdyby, które tworzą ten spektakl, które są budulcami. A trzeba pamiętać, że szok i prowokacja to są elementy inicjacyjne różnych środowisk okultystycznych, ezoterycznych, a także szok i prowokacja są elementem inicjacji masońskiej. I ja niejednokrotnie zauważyłam, że kiedy oglądam przedstawienie, kiedy wnikam w pewne elementy, w pewne rzeczy, to mam wrażenie, że ja siedzę na jakimś satanistycznym spektaklu. Że próbuje się, że ta stosowanie tej inicjacji, powiedzmy tej okultystycznej czy masońskiej, że to, oczywiście to się dzieje w stosunku do widza, ale do nieświadomego widza, bo widz nie ma świadomości na ten temat. To są bardzo niebezpieczne rzeczy. I właśnie, czy my jako widzowie też mamy tę świadomość, tak, że gdzieś jest przesunięcie tej granicy, że ja właśnie, no właśnie, czy ten szok i prowokacje możemy powiedzieć, że to jest jakiś artyzm i ja mam do tego podejść pozytywnie. Szok i prowokacja ma być przekroczeniem, tak zwaną transgresją, a transgresja to jest przekroczenie. I tak jak tydzień temu mówiłam właśnie na tej konferencji, o której ksiądz ojciec był uprzejmy wspomnieć, to właśnie to przekroczenie i zapytałam, przekroczenie jakich granic, czego przekroczenie? To jest przekroczenie właśnie dobra, wartości prawdy, wartości piękna, czyli tych trzech bożych wartości na rzecz tego, co jest zaprzeczeniem tego, czyli na rzecz zła, brzydoty i fałszu, i nieprawdy. I kiedy przenosi, i to jest przekroczenie, czyli ta granica powiedzmy jest tutaj. I kiedy się granicę przekroczy, to wchodzi się w zupełnie inną przestrzeń. W przestrzeń, przepraszam, szatańską. No, w przestrzeń ciemności. W przestrzeń, gdzie kto inny dyryguje i rozstawia, że tak powiem, pionki. I myślę, że publiczność jest nieświadoma, że polska publiczność jest bardzo wdzięczną publicznością, która nie wstaje, nie krzyczy, prawda, nie opluwa. Kiedy jej się coś nie podoba, zachowuje się bardzo kulturalnie. Już pomijam to, że część jest, tak jak wcześniej powiedziałam, wyedukowana już w tym kierunku, żeby taki teatr przyjmować, bo tylko taki teatr zna. Ale generalnie rzecz biorąc, uważam, że publiczność powinna zdawać sobie sprawę z tego, co ogląda i jak to formuje naszą osobowość, jak to formuje nasz światopogląd, jak to formuje nasz intelekt. W jakim kierunku to prowadzi. Bardzo niebezpieczne są te rzeczy. I my mamy prawo, jesteśmy w kraju wolnym, mamy wolność, wbrew temu, co środowiska artystyczne, teatralne, wychodząc na ulicę, krzyczą, prawda, że nie mają wolności. No jak to nie mają wolności, kiedy takie obrzydliwe spektakle, które uderzają w nas, na przykład we mnie, to mogą wystawiać, mogą to grać i jeszcze za moje pieniądze. No to nie ma wolności artystycznej, takiej, że nie mogą, że reżyserzy, teatry, aktorzy nie mogą korzystać z wolności. Korzystają aż nadto i to korzystają w taki sposób szalenie niszczący z tej wolności. Więc uważam, że w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji, jesteśmy w stanie, przepraszam, nikogo nie chcę straszyć, ale uważam, że jesteśmy w stanie zagrożenia. Jesteśmy w sytuacji takiej, jakiej nigdy dotąd nie było. Na przykład to uderzanie w Kościół jest tak silne, tak agresywne, tak pełne nienawiści,
że nigdy w całej naszej dotychczasowej historii, nawet w tym okresie, kiedy prymas kardynał Wyszyński był uwięziony, to nawet wtedy nie było takiej napaści na Kościół. Ona była, ale ona była w innym wymiarze i z innej strony, z innego powodu. Natomiast to, co w tej chwili się dzieje, to jest napaść ze wszystkich stron, różnych środowisk, ze sobą jak gdyby połączonych, tworzących wspólnotę taką właśnie, z kierunkiem na Kościół katolicki, to trzeba wyraźnie powiedzieć, bo kościoły protestanckie nie są tak oblegane, nie są tak wyszydzane. Natomiast Kościół katolicki jest tutaj tym chłopcem do bicia. Wyciąga się wszystkie rzeczy, które są, gdzieś tam jakiś element, powiedzmy, był prawdziwy, to uogólnia się, uniwersalizuje się to na cały Kościół. To jest niedopuszczalne po prostu. Ja nie wiem, jak to jest, że jak to się stało, bo przecież to wszystko dzieje się na naszych oczach. Ta cała rewolucja, rewolucja wartości, rewolucja kulturowa, rewolucja obyczajowa, to wszystko dzieje się na naszych oczach i postępuje krok po kroku z każdym dniem coraz głębiej, coraz bardziej niszcząco, za naszym przyzwoleniem. Ale jakie my mamy narzędzia, żeby się temu przeciwstawić? Myślę, że tutaj trzeba byłoby nad tym popracować. Myślę, że to możemy jako też wniosek próbować coś przedstawić naszym słuchaczom, widzom teraz pod koniec programu, czy później w programie. Jeszcze będziemy później kontynuować, Maria, prawda? Tak. Maria. Mamy jednego jeszcze widza, słuchacza. Bardzo prosimy. Halo? Szczęść Boże. Dzień dobry. Mówi Karina Zamel z Gardei. Witamy Panią. Pani krytyk teatralny w dużym stopniu odebrała mi to, co chciałam powiedzieć. Mhm. Bo jest takie powiedzenie, proszę Państwa, każdy sobie na tyle pozwala, na ile mu się pozwala. Więc ta wredna polityka kulturalna czy teatralna z autorstwa różnych dyrektorów teatrów, tudzież reżyserów i tak dalej, byłaby nie taka straszna, gdyby publiczność przestała akceptować i rechotać. Ja jestem człowiekiem starym, mieszkającym na wsi, nie chodzącym w ogóle, przeto w teatrach teraz nie bywam, ale oglądam tak zwaną polską telewizję i są tak zwane kabarety. To jest coś okropnego, to jest taki prymityw, że dosłownie, mój Ty Boże, odechciewa się wszystkiego. I co ja widzę? Ogromna publiczność. I ta publiczność rechocze, jest taka szczęśliwa, jak stoi jakiś taki, który końcem sznura czy jakiegoś tam paska, prawda, udaje, że mówi, że to jest telefon, a jakiś tam niewidoczny mówi: Bogu, co tam, i zadaje pytania, tak sobie konwersują. Publiczność rozkosznie się bawi. Nie wiem, co się stało z Polakami, ale wydaje mi się, że w dużym stopniu widzowie są winni. Przecież można wyjść. Ja nie mówię, że trzeba pluć, krzyczeć, szarpać, tupać. Nie, po prostu wyjść i w ten sposób demonstrować swoją opinię na temat tego, co człowiekowi przed oczy wpycha taki czy inny, bo to trzeba być nędznym człowiekiem, żeby takie robić sztuki tak zwane w cudzysłowie. To jest okropne. A jeśli chodzi o Polskę czy Polaka, to jest w ogóle nie do pomyślenia. Przecież Polska kościołem stoi. Wreszcie zrozumcie to, Polacy. Bez kościoła nie istnielibyście. Dawno połknąłby was germański jakiś tam szczep, jak tych łużyczan i innych, poprzez chrzest. Istniejecie. Macie kulturę, macie literaturę, macie nauki, macie sztukę tylko dzięki Kościołowi. I dzisiaj
Nie wiem, co się stało. Ja obserwuję jakiś encefalitis, jakaś infekcja, nie wiem, robaków, wirusów, czortiego wie. Każdy Polak, który rechocze, widząc takie obrzydliwości, jest człowiekiem chorym, chorym. Neurolodzy, do roboty, neuroinfekcja Polskę niszczy. To jest okropne. A poza tym, jak już jestem przy głosie, ja protestuję przeciw mówieniu, że polskie społeczeństwo składa się w 85% z osób niewierzących. Z osób wierzących, przepraszam. Ej, wy kochani wierzący, kościółek opuszczacie gromadnie o po sumie, a potem hop! I głosujemy na czerwonych, prawda? Gdzie ta wasza wiara? W sobotę hulamy, a w niedzielę pod moim oknem drrr, maszynki, prawda, ścinające trawę chodzą i pytam, pan jest wierzący? Tak. No to dlaczego pan używa, dzisiaj pracuje, a co pan robił wczoraj? A słyszał pan, że w dekalogu jest powiedziane, abyś Dzień Święty święcił? Może ja skończę, bo to są ogromne, ogromne temat rzeka i ten katolicyzm Polaków to tak trochę mnie śmieszy, zwłaszcza, że ja jestem osobą niewierzącą. Ale ja szanuję polski kościół i mnie boli, jak ja widzę takie obrzydliwości. Mnie to po prostu, proszę państwa, fizycznie boli. Żyć mi się odechciewa. Dziękuję. Pani Halino, bardzo dziękuję za głos. Zachęcam do tego, żeby pani dalej chciała żyć. Dziękuję za telefon. Czekamy na następne. Bardzo dziękuję również i chcę pani powiedzieć, że jeśli są tacy ludzie jak pani, tacy Polacy, to ja wierzę w to, że podniesie się nasz naród, jeśli chodzi o tę całą przestrzeń kultury i że wzmocni się duchowo. I bardzo pani dziękuję za te słowa, które wypowiedziała pani o Kościele, bo to jest przecież nasza opoka. Kościół katolicki jest dla nas opoką narodowej tradycji, narodowych wartości, religijnych wartości, kulturowych, obyczajów. To jest nasze dziedzictwo. Kościół przechowuje całe to nasze dziedzictwo i mamy trwały punkt odniesienia przez wszystkie wieki. I a propos tego, co pani powiedziała o rocznicy, 1050. rocznicy chrześcijaństwa, przyjęcia chrztu przez Polskę. Oczywiście to ma niewyobrażalne wręcz i nie do ocenienia znaczenie. Ale jak się teatr zachował na 1050-lecie chrztu? Jest taki kabaret, który się nazywa Pożar w burdelu. To jest taka nazwa teatru, to jest oficjalna nazwa. Pożar w burdelu. Burdel to Polska, prawda? Tak w przenośni ma być. I w tymże teatrze, tenże kabaret wystawił swój kolejny spektakl, w ramach którego było kilka takich scen, które jak gdyby odnosiły się do tej rocznicy Chrztu Polski, gdzie aż mi przykro o tym mówić, gdzie Mieszko i święty Franciszek byli przedstawieni jako homoseksualiści, no, gdzie było po prostu naigrawanie się, oczywiście to było w tonie komediowym, w tonie śmiesznym, ale ja widziałam na sali celebrytów, którzy zaśmiewali się, bili w dłonie w trakcie tego spektaklu, śmiali się, byli tak szczęśliwi, była taka wesołość na sali, że po prostu mnie się serce rozdzierało. No, płakać mi się chciało, kiedy coś takiego widziałam. Zresztą płakać mi się bardzo często chce, bo czuję się niejednokrotnie bardzo osamotniona w takiej sytuacji, kiedy siedzę na widowni, na scenie odbywają się rzeczy, które są przeciwko mnie, przeciwko. I ja widzę, i już nie mówię o tym, że boli mnie z powodu tego, co na scenie, też boli, ale bardziej boli mnie to, jak zachowuje się publiczność, kiedy po takim spektaklu, który był obrazą naszych wartości, nas samych, nas Polaków, obrazą do samego dna mnie, publiczność obok wstaje, bije brawo, wszyscy się cieszą, są zadowoleni. Tylko pytanie, czy my się jako widzowie możemy usprawiedliwiać
swoją postawą, swoją akceptacją, brawem, że my się dobrze bawimy, gdy na scenie mamy kogoś, kto wydaje się powinien nam coś godnego zaprezentować. Jak się mamy zachowywać? Bo pani Halina też powiedziała, że bycie w kościele do czegoś zobowiązuje. To nie tylko kwestia tak strzyżenia trawnika w niedzielę. Nie tyle, że nie wypada, tylko jest czymś zaprzeczeniem. Tak jest. I tutaj jak? No bo protestujemy. Ale jak przezwyciężyć? Ale pani wspomniała tutaj, że wyjść nie chodzić. Ja też mówiłam wcześniej, żeby po prostu nie wyjść. Niektórzy mówią, ale my nie wiemy, jakie to będzie przedstawienie. No to oczywiście tutaj ogromną rolę odgrywają media. Ale media, zwłaszcza te polskojęzyczne, prawda, media, które to zależy, kto jest właścicielem tych mediów, kto pisze w tych mediach, bo to zależy też od światopoglądu człowieka, który pisze, bo w zależności od tego jest albo pochwała spektaklu, albo krytyka. Ja niejednokrotnie, ja już się przyzwyczaiłam do tego, że siedzę na spektaklu, oglądam w tym samym czasie, oglądają moi koledzy, moje koleżanki, które piszą w innych mediach, aniżeli ja. I potem w naszym dzienniku ukazuje się moja recenzja i ukazują się recenzje w innych pismach i ja nagle widzę, że byliśmy na różnych spektaklach. Że to, co ja skrytykowałam i co uważam za niedopuszczalne, to oni uważają, że to jest wielki atut tego przedstawienia i zachęcają, żeby ludzie przychodzili. Więc rzeczywiście może być taki brak rozeznania wśród widzów. Niemniej jednak uważam, że coś powinno się zrobić z tym, żeby taka ilość mediów, która w tej chwili funkcjonuje na polskim rynku, żeby to było jakoś uporządkowane. Ja uważam, że to jest nieuporządkowane. To nie może być tak, żeby te media, wprawdzie polskojęzyczne, ale z obcymi kapitałami, z obcymi właścicielami i mające swoje źródła, swoje, że tak powiem, redakcje matki zupełnie gdzie indziej, żeby te redakcje narzucały ton i one opisywały rzeczywistość kulturalną w Polsce. I to opisywały w taki sposób, które jest z założenia fałszem. No to nie może tak być. No być może. Czy można coś z tym zrobić? No to już, że tak powiem, tego to ja nie wiem. Ale myślę, że mamy rząd, który ma wszelkie narzędzia do przeprowadzania pewnych zmian. I tego oczekuję. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Drodzy Państwo, naszym gościem była pani Temida Stankiewicz-Podchorecka, krytyk teatralny, publicystka naszego dziennika. Dziękuję Państwu też za podjęcie tematu, za bycie razem z nami. Życzę dobrego wieczoru, a tych, którzy mogą jeszcze, zapraszam na kolejne punkty naszego programu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Dziękuję Państwu bardzo.